Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Dziś obchodzimy Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Tym samym rozpoczyna się Wielki Tydzień, najważniejszy okres w liturgii chrześcijańskiej. Niedziela Palmowa upamiętnia przybycie Chrystusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową jesteśmy wzywani wszyscy do tego, aby włączyć się do tego pochodu, aby pójść za Chrystusem, wołając Hosanna Synowi Dawidowemu, potwierdzając, że On jest tym, który jest posłany przez Boga, aby nas zbawić, ale jednocześnie jesteśmy wzywani do tego, aby wyruszyć w tą drogę Jego męki, aby nie przestraszyć się tego, co nas czeka. Mówił ksiądz profesor Jan Machniak. Tradycyjnie dziś święcimy palmę. To symbol liści palmowych, którymi tłum witał Jezusa w Jerozolimie. Niedzielę Palmową uroczyście obchodzono dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Dziś gromadzimy się na Kalwaryjskiej Górze, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Uroczystości Niedzieli Palmowej w Watykanie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Papież skierował dziś słowa do młodzieży, dziś bowiem obchodzimy także Światowy Dzień Młodzieży. Jest to coroczne święto młodych na szczeblu diecezjalnym. Cari giovani, drodzy młodzi, zapraszam Was, abyście przyswoili sobie i żyli każdego dnia wskazaniami niedawnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit, będącej owocem synodu, który zaangażował także wielu Waszych rówieśników. W tekście tym każdy z Was może znaleźć owocne idee dla Waszego życia i Waszej drogi rozwoju w wierze oraz w służbie braciom. Wierni na placu Świętego Piotra otrzymali dziś specjalne różańce. Zostały wykonane z drewna oliwnego w Ziemi Świętej na Światowe Spotkanie Młodzieży w Panamie w styczniu i na dzisiejszy Światowy Dzień Młodzieży. Dlatego Ojciec Święty ponowił apel skierowany do młodych i do wszystkich, aby odmawiali różaniec w intencji pokoju, zwłaszcza pokoju w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Ponad połowa Polaków nie chce wprowadzenia waluty euro. Mimo to opozycja zapowiada, że zrobi to, kiedy tylko dojdzie do władzy. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że obecnie to nie jest dobry czas na zmianę waluty. Totalna opozycja chce wprowadzić w Polsce walutę euro. Jak zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, zaproponuje to, kiedy tylko odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Albo my, Polacy, dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenie od nich oddalimy. Tak, mówił podczas konwencji wyborczej w ubiegłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada krótko. Chcemy dla Polaków europejskich płac, a nie europejskich cen. Jak wskazuje europoseł PiS Ryszard Czarnecki, waluta euro nie jest opłacalna dla Polski. Tak naprawdę tylko najbogatsze, i to też nie wszystkie kraje, zyskały na tym, że zaistniał Euroland, strefa euro. Na pewno beneficjentem tego były Niemcy, była Holandia, ale wszystkie kraje Europy Południowej, a także nawet Francja na tym w dużej mierze straciły. We wszystkich krajach, w których wprowadzono euro, zauważalny był wyraźny wzrost cen. Obywatele sąsiednich krajów jeżdżą więc na zakupy do Polski, zaznacza europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Tysiące ich można spotkać w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także podkarpackim, jak szturmują polskie sklepy, tylko dlatego, że jest tutaj wyraźnie taniej. Nie chodzi tylko o produkty spożywcze, ale także artykuły gospodarstwa domowego, a nawet materiały budowlane. Przeciwnych wprowadzeniu waluty euro jest obecnie 65% Polaków. Nowe dopłaty dla rolników, 100 zł do jednego tucznika i 500 zł do jednej krowy, mają wzmocnić konkurencyjność mniejszych ekologicznych gospodarstw rolnych. To pomoc, którą polskim rolnikom mógł już zapewnić rząd PO-PSL, bo to pieniądze pochodzące z unijnych funduszy. Ale opozycja uważa, że dopłaty dla rolników to element kampanii wyborczej. Propozycję dopłat dla rolników przedstawił w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle prezes partii Jarosław Kaczyński. Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Ale może być więcej.
Program skierowany będzie do małych i średnich ekologicznych hodowli, podkreśla europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuł. Świnki na ściółce, krowy latem na pastwisku, w oparciu o własne pasze, z własnego chowu pochodzące zwierzęta, pasze pozbawione genetycznie modyfikowanych organizmów. Właściciel restauracji Janusz Hirsch zauważa, że mięso z takich hodowli i wyroby mają lepszą jakość. Przede wszystkim są zdrowe, tak? Nie są na żadnych półproduktach. Polski produkt jest bardzo znany i wręcz oczekiwany na rynkach krajowych i zagranicznych. Tego rodzaju pomoc dla rolników realizowana jest już m.in. w Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Na ten cel Unia przeznacza około 2 milionów euro. Pieniądze pochodzić będą z programu Wspólna Polityka Rolna i puli środków z nowego unijnego budżetu dla polskiego rolnictwa. Rząd chce, aby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty od tego roku, ale będzie zabiegać o ich zapewnienie również po 2020 roku. O takie wsparcie finansowe nie starał się rząd PO-PSL. Ówcześni ministrowie rolnictwa, którzy negocjowali tę perspektywę, między innymi minister Marek Sawicki, czy pan minister Kalemba, niestety dla Polski takiego programu nie zaproponowali, stąd Polska go nie ma. Takie oskarżenia odrzuca opozycja. W następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Polska uzyska znacznie mniejsze środki. My wynegocjowaliśmy, mając 35 posłów, 32 miliardy dla polskiego rolnictwa z Unii Europejskiej. Dzisiejszy rząd, propozycje, które negocjuje w Brukseli, no są dużo, dużo gorsze. Obawiamy się, że to jest przedwyborcza obietnica, która w ogóle nie będzie realizowana, a naprawdę rolnicy potrzebują wsparcia. Według dotychczasowego podziału unijnych środków 80% przypada dużym gospodarstwom rolnym, a tylko 20% mniejszym i średnim. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości chwali hodowca trzody chlewnej Krzysztof Wojtach. Środki poprawiłyby konkurencyjność mniejszych gospodarstw. W większości ostatnich lat były ceny słabe. Był SF i sytuacja jest trudna naprawdę, a jednak chcemy utrzymać gospodarstwo, chcemy je rozwijać. To nie jest odosobniona opinia, zaznacza zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie Marek Wojciechowski. Zdążyłem przeprowadzić wiele rozmów z rolnikami w terenie, którzy są zachwyceni tym programem, którzy widzą tutaj swoje szanse, między innymi w tym kontekście, żeby odtworzyć potencjał rolny, potencjał produkcyjny. Prawo i Sprawiedliwość przewiduje także dodatkowe wsparcie dla lokalnego przetwórstwa zdrowej żywności. To wszystkie wiadomości na teraz. Ponownie zapraszam Państwa o godzinie 18:05. Życzę miłego niedzielnego popołudnia i do zobaczenia.